Rozgrywki drugiej ligi siatkarzy wkroczyły w fazę play-off. 8 najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej walczy w ćwierćfinałach, gdzie rywalizacja toczy się do dwóch wygranych. Siatkarze KKS-u zajęli 6 miejsce i trafili na AWI Świdnik. Zespół z wielkim potencjałem i ogromnymi ambicjami, by po 3 sezonach ponownie awansować do pierwszej ligi. AWIA jest w tej parze zdecydowanym faworytem, ale gospodarze nie stali na do końca straconej pozycji. Jednak by postarać się o niespodziankę, zawodnicy KKS-u musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości i liczyć na słabszy dzień rywali. Trener Marek Żelczak postawił na te same nazwiska, co w ostatnim spotkaniu. Na rozegraniu Michał Kalita, w ataku Marcin Obremski, na środku Maciej Kałasz i Krzysztof Jeziorowski oraz w przyjęciu Michał Koryciński i Radosław Kiraga, na libero Paweł Sompur. Prowadzący AWIE trener Sławomir Czarnecki ma do dyspozycji 14 zawodników i każdy prezentuje podobny i wysoki poziom. Rotacja składem jest tu na porządku dziennym. W Kozienicach szkoleniowiec także dał szansę każdemu z siatkarzy. Początek pierwszej, ale i wszystkich kolejnych partii należał do rywali. Kozieńczanie jakby z opóźnieniem wchodzili w grę i za każdym razem musieli gonić wynik. Pierwszy set to 5-0 dla AWI, później różnica zmalała do 2 punktów. Wynik starał się trzymać Obremski. Kapitan KKS-u nie tylko kończył piłki w ataku, ale jako jedyny w tej odsłonie straszył rywali zagrywką. Kluczowe znaczenie miała jednak obrona. Oba zespoły sporo grały wyblokiem, ale w kontrach zdecydowanie lepiej prezentowali się goście. Także dokładność w przyjęciu i wachlarz rozwiązań w ataku były atutem rywali. AWIA ani na moment nie oddała prowadzenia. Pierwszą piłkę setową zespół ze Świdnika miał przy stanie 24-20. Tę akcję, jak i kolejną po bardzo długiej i emocjonującej wymianie udało się jeszcze gospodarzom wygrać. Ale już za trzecim razem Wojciech Kasiura kończy atak i AWIA triumfuje 25-22. Źle gospodarze zaczęli również drugą odsłonę. Swoje 3 grosze dołożyli do tego również sędziowie. Z decyzjami Pauliny Boś i Piotra Kowalskiego nie chcieli pogodzić się gracze KKS-u. Nerwy brały górę, co skrzętnie wykorzystał zespół ze Świdnika. Marcin Kurek, Wojciech Kasiura i Błażej Czarnecki atakowali na niemal wyczyszczonej siatce. Przewaga AWI szybko urosła do 4 punktów, ale później Kozieńczanie zwarli szyki i wzorem pierwszej odsłony zaczęli odrabiać straty. Ciężar zdobywania punktów nadal spoczywał na barkach Obremskiego, Korycińskiego i Kiragi. Ten set do samego końca był bardzo wyrównany, a o wyniku decydowały pojedyncze akcje. Kozieńczanie obronili 2 piłki setowe i doprowadzili do gry na przewagi. Jednak i tym razem trzeci setball padł łupem gości, którzy triumfując 26-24 byli o krok od zwycięstwa w meczu. Początek trzeciej partii to wypisz wymaluj obraz 2 poprzednich. Kozieńczanie grali bardzo elektrycznie. Próbował uspokajać swoich podopiecznych trener Grzelczak, doskonale zdając sobie sprawę, że tylko dokładną i przemyślaną grą jesteśmy w stanie powalczyć o lepszy wynik. Pogoń za remisem w wykonaniu gospodarzy trwała niemal do samego końca. Najbliżej było po bloku Bartłomieja Korycińskiego, gdy strata do rywali zmalała do 1 punktu. Zanosiło się jednak na porażkę KKS-u w 3 odsłonach i niewiele wskazywało na to, że losy meczu mogą się odwrócić. Trener AWI wpuszczał na parkiet kolejnych zawodników, ale nie miało to żadnego wpływu na jakość gry, a ta musiała robić wrażenie. Nie tylko widowiskowe ataki Marcina Kurka na środku z drugiej linii, ale także kilka bloków oraz nieoceniona praca w obronie libero Dariusza Bonisławskiego. Piłkę meczową goście mieli przy stanie 24-22, czyli taki sam scenariusz jak w pierwszym i drugim secie. Tym razem jednak zakończenie było inne, o co postarali się nasi zawodnicy. 2 ataki skończył Kiraga i set, a może i mecz, ponownie miała rozstrzygnąć gra na przewagi. Kozieńczanie obronili aż 4 meczbole, a gdy nadarzyła się pierwsza okazja, wykorzystali piłkę setową. W ataku pomylił się Kasiura i ku zadowoleniu większej części widowni spotkanie miało potrwać przynajmniej jeszcze 1 partię. A w niej siatkarze AWI, wyraźnie podrażnieni porażką w poprzedniej odsłonie, pokazali pełnię swoich umiejętności. Nie tylko w ataku, bloku i obronie, ale również w polu zagrywki, co w poprzednich partiach nie zawsze im wychodziło. Zespół ze Świdnika po objęciu prowadzenia 7-1 do końca meczu tylko powiększył przewagę. 2 punkty zagrywką zdobył Bartłomiej Żywno. AWIA prowadziła 18-9 i było jasne, że tego meczu KKS już nie wygra. Ostatecznie skończyło się wysoką porażką do 14. Nie zmienia to jednak faktu, że oba zespoły stworzyły bardzo dobre widowisko. Rywalizacja w 3 odsłonach była naprawdę zacięta, a poziom gry wysoki. Można pokusić się o stwierdzenie, że mimo porażki siatkarze KKS-u zagrali najlepszy mecz w tym sezonie. Także na trybunach było wyjątkowo głośno, a frekwencja zdecydowanie najwyższa od 2 lat.
Swój udział mieli w tym wierni fani Awi Świdnik oraz młode siatkarki, które wcześniej rywalizowały w turnieju Antenka. Pierwszy mecz Awia wygrała w Kozienicach 3-1 i jest w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem. W pozostałych parach jedna niespodzianka. Czarni Radom, którzy ligę zakończyli na 7. miejscu, wygrali przed własną publicznością z wiceliderem tabeli Politechniką Lublin 3-1. Dwa kolejne mecze to wyjazdowe zwycięstwa wyżej rozstawionych drużyn. Karpaty Krosno pokonały Skórzanek Skarżysko-Kamienna 3-0, a Neobus Niebylec triumfował w Robczycach 3-1. Spotkania numer 2 zostaną rozegrane w sobotę 7 kwietnia. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych, więc ewentualne mecze numer 3 8 kwietnia, także na parkiecie wyżej rozstawionych zespołów.